Siemaneczko ludzicka, Maciek z tej strony i witam was bardzo serdecznie w 64. odcinku Rock'n'Roll Nation Express. Dziś o drugim albumie hard rockerów z Norwegii z 2018 roku. Zapraszam do Ammunition. Po naprawdę ciepło przyjętym albumie Shanghai z 2014 roku zespół ruszył w trasę po Skandynawii i Hiszpanii w 2015 roku oraz festiwalach w roku 2016, zahaczając o USA. W 2017 roku oprócz kilku koncertów w Norwegii formacja skupiła się na drugim albumie, a także na norweskich eliminacjach do Eurowizji w marcu 2017 roku, dostając się do finału i zajmując zaszczytne drugie miejsce. Zaprezentowali tam także pierwszego singla z nadchodzącego albumu, czyli Wrecking Crew. Świetny kawałek od razu wpadający w ucho. Na pełnoprawny album musieliśmy poczekać do 26 stycznia 2018 roku, ale według mnie opłacało się, bo dostaliśmy solidny hardrockowy album napisany przez Agestega Nilsena i Erika Martensona. Otwiera go płynący jak czas Time, który również otwierał koncerty. Oprócz Time do faworytów płytki zaliczę na pewno Virtual Reality Boys wkręcającym się bitem. Freedom Finder, będące drugim singlem z listopada 2017 roku. Konkretne Tear Your City Down. Oraz piękną balladę Eye for an Eye. Jako że zespół poznałem widząc ich na żywo na Frontiers Rock Festival w 2018 roku, zapamiętałem na pewno Gung Ho I Told You So. Oraz Klondek, który najmniej mi przypadł do gustu ze wszystkich utworów na płycie. Z niegranych dotychczas na żywo kawałków warto dać szansę Miss Summertime. Bujającemu Caveman granego tylko dwa razy. Oraz Bad Bones, które dopinają całą płytę i liczę, że wrócą wraz z zespołem na scenę przy kolejnej trasie. Japońska wersja dostała dodatkowo spokojną akustyczną wersję Eye for an Eye. Ciekawy aranż kończący płytę. Ammunition to konkretny hardrockowy album wart uwagi. Przez ostatnie miesiące zespół trochę zamilkł, ponieważ wokalista Age skupił się na solowym albumie oraz na powrocie zespołu Wigwam. Natomiast niedawno zespół ogłosił na Facebooku, że pracuje nad trzecią płytą, więc czekam cierpliwie. A tymczasem dwójeczkę zostawiam z 3,5 na 5. Was za to widzę w kolejnym odcinku, już niebawem, tak więc... Nara.